Witam Was w kolejnej części, gdzie w projekcie Poznaj prelegentów na konferencję Efekt Stu Mostów poznamy dzisiaj Izabelę. Uwaga, uwaga, bo według Ewy Boheńskiej Izabela Zoga jest poszukiwaczką prawdy o człowieku, ale żeby ją znaleźć, szuka w wielu kopalniach diamentów, szmaragdów i rubinów naszych talentów. Uwaga, Izabela z zamiłowania i pasji towarzyszy ludziom w ich zmianach przez coaching i mentoring. Jest pasjonatką współtworzenia kreatywnych wydarzeń i warsztatów, między innymi warsztatu liderskiego z zakresu efektywnej komunikacji na wydarzeniu Piwo między projektami. Od kilku lat jako coach i mentor w projekcie Poradnia Lidera oraz Szkoła Agile Fundacja Grao Sens. Do organizacji Toastmasters przystąpiła, aby testować swoje autorskie pomysły warsztatowe. Przy okazji odkryła w sobie powołanie mentorskie. I mentoring z Izą w klubie Toastmasters określany jest niczym koło zamachowe, które pozwala utrzymać nam tempo, gdy to wytrąca swoje siły. Obecnie w roli prezesa klubu, o czym jeszcze porozmawiamy, Toastmasters uczy się kierować ludźmi w służbie ludziom. Zwolenniczka pracy z intuicją oraz twórczą wizualizacją. Z przekonaniem, wszystko się zmienia, kiedy ty się zmieniasz. Ale to, co przed chwilą usłyszeliście, wy mogliście przeczytać już na wydarzeniu właśnie naszym konferencyjnym. Izo, czy chciałabyś coś dodać? Coś, czego może jeszcze o tobie nie wiemy, albo może się coś jeszcze zmieniło przez ten czas i można by było coś powiedzieć więcej. Dzięki, Kasiu, witam wszystkim was serdecznie. Czy coś się zmieniło? Powiem wam, cały czas wszystko się zmienia. Jest to niesamowite i bardzo dynamiczne, co się dzieje. Niemniej jednak, co nie wiecie o mnie, a może nie wszędzie się chwalę, to na przykład, że jestem dyplomowanym naturopatą również, aczkolwiek coaching pokocham bardziej, stąd ta ścieżka akurat kariery bardziej mnie pochłonęła, ale w naturopatii na przykład wciąż stosuję w kuchni dania pięcioprzemianowe, wciąż tworzę kosmetyki, wykorzystując sól Epsom chociażby, tak więc pewne rzeczy robię sama. Uwielbiam naturoterapię, wszystkie niekonwencjonalne metody pielęgnacyjne, metody poprawy naszego dobrostanu, co delikatnie przemycam w sesje coachingowe, na przykład w postaci właśnie twórczych wizualizacji, gdzie wykorzystujemy potęgę naszego umysłu. To też są pewne metody naturalnej pracy z naszym potencjałem. To teraz się nie zdziwię, że wiesz, warsztat będzie o jednym, a uczestnicy będą dopytywać o różnego rodzaju porady w tym kontekście, ale super, bardzo się cieszę, że się tym podzieliłaś. To najwyżej będziesz dodatkowo na przerwach jeszcze odpowiadać na te pytania. Zaczniemy od samego początku, czyli skąd się dowiedziałaś o Toastmasters? Ja nie ukrywam, Toastmasters bardzo długo mnie zachęcało, żeby wejść w jego tajniki, dlatego że za ścianą miałam sąsiadkę, która bardzo prężnie działa w tej organizacji i ciągle się dziwiłam, właściwie po co? Co tam takiego jest wyjątkowego, że ona tak dużo czasu poświęca klubowi, w zasadzie za darmo, a przecież ma swoją pracę, gdzie to jest też, najbardziej gdzie też jest potrzebna. No tak. I tyle energii on tu pochłania. Kompletnie nie miała czasu na nasze spotkania. Mówię, no nie wiem, co ta organizacja w sobie ma. To tak jak usłyszałam o tych mowach, o tym wszystkim, to jakoś tak mnie to nie przekonywało. Niemniej jednak, jak nastał czas pandemii, bezpiecznie dla mnie było wejść w spotkanie online'owe, bo nie czułam się kompletnie gotowa na taki ekshibicjonizm gdzieś, żeby przed ludźmi występować. Tak naprawdę od podstaw uczyłam się w Toastmasters swojej pewności siebie od zera, gdzie na początku to było właśnie szlifowanie umiejętności prezentacji po prostu siebie na scenie. Potem przeszliśmy w reel i faktycznie kochałam się już później w tej organizacji, więc pierwszy szlifując właśnie umiejętności występowania publicznego. Potem zaczęłam nawet czerpać z tego satysfakcję i radość, bo wkładały się też tutaj coachingowe aspekty, które mogłam gdzieś testować właśnie na spotkaniach Toastmasters. No a teraz już totalnie wykorzystuję chyba wszystkie możliwości. Czy nie mówisz, że teraz mogłabyś się porównać do tej sąsiadki?
No, myślę, że tak, że teraz naprawdę wykorzystuję na maksa, co się tylko da, bo organizacja ma tak wiele możliwości, a pewnie dalej o wszystkim jeszcze nie wiem. I to jest niesamowite, że co człowiek to jest inna historia. I inna historia tak naprawdę osoby Toastmasters. Ale niesamowita jest twoja historia, że ciebie Toastmasters przyciągnęło w takim czasie, gdzie wiele osób mówiło o tym, że to jest taki trudny czas, no bo pandemia była takim trudnym czasem dla Toastmasters. Te spotkania się nie odbywały, jak odbywały się online, więc ta jakość tych spotkań była inna, a ciebie mimo wszystko to nie zniechęciło. Ja w ogóle zaczęłam od online, dlatego że kompletnie siebie nie wyobrażałam, żeby iść na jakieś spotkanie, gdzie ktoś może mnie, bo to wiedziałam, wziąć do konkursu gorących pytań i ja bym musiała coś w ogóle zrobić, nie? To paraliż od razu. Ja mam automatyczny. Tak więc te spotkania online było dla mnie mimo wszystko bardziej bezpieczną przestrzenią, gdzie sobie mogłam ukradkiem obserwować, ale oczywiście się mocno myliłam, gdyż bardzo szybko mnie zaktywizowano na spotkaniu. Niemniej jednak, no, puknęłam bakcyla, tak. Potem było kolejne spotkanie i kolejne. Potem już spotkania na żywo. I kiedy swoją mowę miałam zrealizować właśnie na sali, znowu sięgnął mnie paraliż tak wielki, że przerwałam uczestnictwo w Toastmasters i poszłam na warsztaty teatralne, tak, żeby w ogóle wiedzieć, co ja mam z tym ciałem robić. Bo w online to nie było takie, prawda, trudne. Okej, czyli można powiedzieć nawet, że ty specjalnie przygotowywałaś się do tego, żeby być w Toastmasters. Na żywo, tak. Okej, i to takie, no po prostu musiałam nauczyć się tak. Nauczyć to nie wiem, bo przecież Toastmasters może się wszystkiego nauczyć, ale nabrać pewności większej, nawet do uczestnictwa Toastmasters. Ja tego potrzebowałam na przykład, tych improwizacji teatralnych. Taka była moja droga. Też tak można po prostu, więc no tak, daje znać, że po prostu można to dopełniać, nie? W różnych kierunkach i dużo to daje i rozwija na pewno. A powiedz mi, co takiego zaistniało, że stwierdziłaś, no bo w końcu wróciłaś, że to jednak dobre miejsce, żeby tam się rozwijać, bo mogłaś dojść w sumie do takiego wniosku, że okej, to nie wiem, pójdę na kolejne studia, na jakiś kurs, ale wróciłaś do Toastmasters, to co takiego było, że stwierdziłaś, że tam będziesz się rozwijać? Ja tak naprawdę robiłam teatralną szkołę tylko po to, żeby wrócić do Toastmasters po prostu z większym jeszcze potencjałem, więc ja naprawdę potem sobie dobrze przeglądałam kluby i już byłam mocno też ukierunkowana, bo to już nie było tylko, że by sprawdzić się w ogóle w wystąpieniach publicznych, tylko faktycznie już miałam na siebie pomysł, chciałam coaching przenieść na warsztat dla ludzi, czyli sesji indywidualnych, które prowadzę, chciałam to poszerzyć, poeksperymentować, opróbować trochę i się okazało, że publiczność Toastmasters jest wspanialszą publicznością, jaką sobie można. Tak, jest głodna rozwoju, zawsze bierze aktywnie udział i to jest po prostu fenomenalne, bo to jest tak wielkie zderzenie gdzieś tam często z zawodowymi historiami, że no niesamowite. Tak, jest olbrzymi potencjał. Też mówiąc tak, to okrutnie może dojść, żeby testować swoje rzeczy. Nie, to tutaj audytorium jest naprawdę no, wspaniałe, wdzięczne, aktywne, zaangażowane, czerpiące wszystko i jeszcze udzielające mi dające konstruktywny feedback. Tak, to właśnie o to chodzi, więc ja jestem absolutnie zakochana i korzystam z wszelkich możliwości międzyklubowych również, teraz efekt. Bo po prostu wiem, że przynajmniej mam takie przekonanie, że nigdzie indziej tak dużego progresu rozwojowego nie zrobię. I to mi się sprawdza i to, co przez ostatni rok się zadziało, to w najśmielszych oczekiwaniach sobie tego absolutnie nie mogłam wyobrazić. Więc wszystkim promuję, polecam i po prostu naprawdę utożsamiam się w 100%. To ja tym bardziej czuję, że ważne jest to, żeby przeprowadzać tę rozmowę, żeby to wybrzmiało i żeby jeszcze więcej osób mogło właśnie to usłyszeć. Wspomniałaś o tym, że jak miałaś swojego icebreakera, to był taki moment tego paraliżu, stresu. Potem był moment, że zdecydowałaś się na warsztat właśnie tych improwizacji, ale bardziej on był, z tego co rozumiem, taki teatralny. Czy masz teraz jakiś swój taki sposób, trik na to, żeby opanowywać ten stres?
Czy ważne było to, i to mówię też ludziom, z którymi pracuję, czy mentoringu, żeby poznać siebie. Super jest Toastmasters, bo jest mnóstwo projektów, mnóstwo ról, możemy sami siebie sprawdzić i mamy te informacje zwrotne, różnorodne, z różnych źródeł, można sobie jeszcze iść po kolejne do innych klubów, tak, i jeszcze dalej, i jeszcze więcej, i poznać swoje mocne strony. Ja akurat największą, znaczy może nie największą, ale dużą wartość otrzymałam z, nie chcę promować, no ale no niestety, prawda jest taka, że wystąpienia publiczne i przywództwo w biznesie, założony kierunek na studiach przez naszych Toastmasterów zresztą, tam usłyszałam tak, od jednego z trenerów, tam usłyszałam od jednego z trenerów, że moją mocną stroną jest angażowanie publiczności, kiedy to również testowałam pewne swoje mowy w taki sposób bardziej warsztatowy i tam usłyszałam, że angażowanie publiczności i a sama też w swoim poczuciu odkryłam, że im bardziej jest to moje tematyka, sposób pracy plus to, co już mi się sprawdza, czyli zauważana umiejętność współpracy z ludźmi i jak mam tą świadomość tych mocnych stron, to ja nie ma czegoś takiego, że ja myślę o zdenerwowaniu. Tutaj na przykład przed efektem, przed tym wystąpieniem, co było wielkim moim marzeniem, że wystąpić na wielkiej scenie, to się od razu przyznaję, nie? Więc nie wiem, co to będzie, ale ja czuję taką energię, entuzjazm, jestem tak niesamowicie podekscytowana tym wydarzeniem, że na drugi plan schodzi stres, pewne są moje obawy techniczne, to będę pewnie doprecyzowywać się w wywiadzie, tak? Ale właśnie to jest to, nie, że po prostu kreuję pewny swój warsztat kompletnie na flow i gdzieś mam tą wizję, gdzieś czuję już tą energię z ludźmi, na pewno wykorzystam wszystko, co do tej pory sprawdzałam, mi się świetnie sprawdziło, potestuję, uwielbiam testować, mówię, to są moje takie mocne strony. Ja nie mówię, że to jest sposób, że każdemu zagra, tak, że angażuj to, będziesz mieć super wystąpienie. Nie, bo może czyjąś mocną stroną jest budowanie świetnego storytellingu. Już nie mogę się doczekać Adama Piocha, którego uwielbiam. On jest mistrzem dla mnie właśnie budowania tego napięcia i to jest jego mocną stroną akurat, no tak. Prawda? Więc i tu bym szła w odkrywanie, testowanie swojego potencjału w klubie na przykład. To jest master czy na wydarzeniach. Po to, żeby poszerzać świadomość o sobie i budować po prostu swój potencjał, tą swoją siłę bazową, bo jak to będzie, to wzrośnie tak mocno pewność siebie, że ten stres to w ogóle jest takie pojęcie, które tak gdzieś ktoś mówi o nim, ale ja nie bardzo już rozumiem, o co chodzi o w tym momencie. Okej, okay, rozumiem. No. Czyli w sumie na pewno można było to skrócić trochę do takiego zdania, że jak robisz swoje, czyli to, w czym czujesz się tak pewnie, co no jest twoje, to dla ciebie potem nie ma tego stresu. Nie ma stresu, bo od razu wchodzę w swoją energię twórczą i to się po prostu dzieje, to się wydarza. Gorzej musi być ten start i pewnie wszyscy świetnie wiedzą, o co chodzi, bo jak już zaczną mówić, to już to płynie, co nie? I już nie ma czegoś takiego, że się zastanawia, że coś mu tam się dzieje z ciałem, po prostu wchodzi w tę energię i to płynie samo. Okej. Okay. Kolejnym pytaniem jest właśnie, czy masz jakieś sposoby, żeby poczuć taki luz przed wystąpieniem, ale myślę, że to jakby dopełnia się właśnie to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, że po prostu ten początek jest dla ciebie ważny i potem już tak naprawdę płyniesz ze swoim flow. Tak możemy to podsumować? No to co? Możemy tak podsumować i mogę jeszcze dodać tak dla użyteczności młodsze doświadczenie mówców na przykład. Ważne mieć też w głowie taką myśl, że wychodząc na scenę z czymkolwiek wychodzimy do ludzi, tak naprawdę idziemy po to występować, żeby komuś dać dar w postaci naszej treści, naszej mowy, naszej obecności z audytorium. Więc to nie jest tak, że my stoimy i my dajemy okazję komuś do ocen jakiś. Po prostu ważna jest ta myśl w głowie i to jest takie sprzyjające, mi się to bardzo spodobało, żeby wychodząc na scenę wychodzić z myślą, idę dać dar, idę dać ludziom coś od siebie, oni czekają, i oni to przyjmą i po to my tutaj jesteśmy na tej scenie, bo my coś ludziom dajemy, po prostu mamy coś do zaoferowania.
że nie jesteśmy szczelnicą, w którą będą ludzie szczelać swoimi osądami, opiniami, tylko po prostu naprawdę czekają na to, co chcemy im ofiarować. Dajemy im prezent w postaci naszego wystąpienia. I to też mnie tak jeszcze bardziej zbudowało. Taka myśl przed każdym wystąpieniem, że właśnie to jest tak. Tak, ja też kiedyś usłyszałam coś bardzo podobnego, na zasadzie takiej, że warto jest zapytać nawet na samym początku swojego wystąpienia, czy chcecie, żeby mi się udało, żeby mi dobrze poszło. I tak naprawdę wszyscy na sali, którzy siedzą, to nikt nie siedzi tam z intencją taką, że a niech się potknie, a niech się nie uda, tylko raczej wprost przeciwnie, często nawet kiedy, nie wiem, zetniemy się, braknie nam słowa, to faktycznie ta publiczność ciągnie wręcz nas, żeby nam się udało. I ta myśl, o której ty mówisz, ten dar, też niesamowity sposób właśnie, żeby sobie poradzić. I w ten sposób odpowiedziałyśmy na to pytanie, które chciałam ci zadać właśnie, czyli jaką radę masz dla osób, które zaczynają tą drogę jako mówca. Chyba, że chciałabyś dodać jeszcze jakąś radę. Dodać mogę to, że bardzo inspirują mnie mówcy, którzy potrafią być w swoich omyłkach, w słabszych chwilach po prostu sobą, naturalnymi, gdzie mają tą akceptację na takie pomyłki. I z czasem to, że my pozwalamy sobie czasem po prostu coś nie powiedzieć tak, nie w taki sposób, zrobić tą dłuższą pauzę, która jest za długa, ewidentnie już nie buduje tego napięcia, tylko faktycznie wskazuje, że ops, no nie, coś nie poszło. Sama myśl, że tutaj pozwalamy mieć, powoduje, że jesteśmy bardziej łagodni dla siebie, powoduje, że potrafimy zachować się naturalnie, potrafimy przyznać się do tego i nawet z takim dowcipem wyjść. I to jest niesamowite, bo to tak niesamowicie buduje wiarygodność mówców na scenie i tak podbija kontakt z publicznością, że to bym chyba mogła właśnie poradzić, aby dać sobie prawo do błędów, przyznać się do tego po prostu, słuchajcie, zapomniałam, nie wiem co dalej, wiecie, cokolwiek, nie? Uśmiech na twarzy, koronę poprawiam i idę dalej z tą treścią do świata, którą mam dać, no bo to się może zdarzyć i na konkursach i wszędzie w życiu. I po prostu umiejętność wychodzenia z takiej sytuacji, no a oczywiście Toastmasters z fenomenalną przestrzenią, żeby to właśnie też ćwiczyć. Żeby to robić. Tak. Dobrze, to zacznijmy teraz część, myślę, taką najbardziej interesującą wszystkich też uczestników odnośnie warsztatu. Gdybyś mogła zdradzić, jaki tytuł będzie miał twój warsztat i może kilka właśnie słów o czym? Tytuł chyba jest znany. Small talk, jak opanować go w życiu osobistym i zawodowym. I dlaczego ten temat? Powiem tak, komunikacja od zawsze gdzieś była ze mną. Bardzo dużo jako dziecko pracowałam w ogóle, żeby komunikować się dobrze, dlatego że gdzieś byłam dzieckiem zawsze wycofanym, gdzieś tam na uboczu. Do czasu, kiedy wpadła mi w rękę książka Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Oczywiście słynna pozycja. Tak, i to jako nastolatka studiowałam krok po kroku, wdrażałam te rzeczy w życie, omawiałam to oczywiście z mamą każdego wieczora, gdzie musiałam je słuchać. I krok po kroku zaczęłam patrzeć, jak te mechanizmy niesamowicie zmieniają kontakt z innymi. Tak więc pewne triki komunikacyjne już gdzieś tam miałam przerobione. Minęło wiele czasu, pokochałam coaching. Zaczęły mi wpadać osoby w sesje, które, jak się okazało, problemy nie wynikały wcale z jakichś poważnych, wielkich rzeczy, tylko z tej komunikacji właśnie, z nie takiego doboru słów, nie było tej intencji, nie było tej potrzeby, nie było prostoty w komunikatach i zaczęliśmy po prostu ćwiczyć pewne komunikaty, jak je ubierać, żeby były skuteczne i efektywne. No ale to całe rozmowy. A potem, wstępując do Toastmasters, przyjmując nowych członków, będąc tym mentorem, będąc mentorką, coachem też oczywiście, okazało się, ku mojemu zdziwieniu, że ludzie przychodzą do Toastmasters niekoniecznie uczyć się występować publicznie, ale najzwyczajniej w świecie uczyć się komunikacji, uczyć się zagadywać ludzi gdziekolwiek, otwierać się w ogóle na drugą osobę, bo jak się okazuje,
pandemia spowodowała, że jeszcze bardziej się zamknęliśmy. I to, co ja sobie powiedzmy w sesjach online ćwiczyłam z ludźmi, wiele ludzi w swoich branżach nie miało takiego w ogóle takiej okazji i wręcz przeciwnie, wycofywali się jeszcze bardziej z tej komunikacji, a wręcz stało się to ich wręcz piętą achillesową. Więc sobie stwierdziłam tak, skoro zobaczyłam slot rano, czy oczywiście nie wiem, czy to tak dalej będzie, ta 10 w sobotę rano, ale taką pierwszą myśl miałam, ojej, jakbym zrobiła ten small talk właśnie, czyli to, co, z czym ludzie przychodzą, żeby ćwiczyć tak naprawdę na przerwach między sobą i tak dalej. Jak ja to zrobię na początku warsztatów, prelekcji, integracji na dużą salę, to nie dość, że zintegrujemy tych wszystkich z masterów, którzy będą u mnie na warsztacie, dam wartość i zanadrzu też oferuję ją tym, których mentoruję, coachuję i tak dalej. To w ogóle będzie niesamowita okazja, żeby połączyć tak wiele aspektów naraz. Tak więc stwierdziłam po prostu, nie wiem, jakoś taki błysk, że po prostu to jest to. Zrobię to w formie warsztatowej, na pewno. Zrobię to w formie ćwiczeń, zrobię na pewno konkurs gorących pytań, więc tutaj kto chce nutkę rywalizacji, to koniecznie niech przyjdzie, bo to się zadzieje. Na pewno będą informacje zwrotne, na pewno każdy się sprawdzi w roli small talkera, napisałam, uczy się tam w opisie warsztatu, talkera z tłumostów, niech tak zostanie. Na pewno będzie dużo ćwiczeń. Tak jak mówię, gdzieś usłyszałam, moją mocą jest angażowanie publiczności. Ja będę angażować mocno publiczność. Będą dużo ćwiczyć, będzie dużo informacji zwrotnych, dużo kontaktu. Tak. I po prostu już się nie mogę doczekać, aż to się zacznie dziać. Rozumiem. A jestem ciekawa, bo ja na przykład podejście do small talku mam takie, że czasem jestem nim poirytowana, w sensie ja jestem bardzo taką osobą chyba szablonową, że mam takie poczucie, że kiedy jest praca, wtedy jest praca, a kiedy gadamy, to gadamy. I jakby uważasz, że to jest kwestia tego, że po prostu ludzie tak mają, jako nie wiem, to jest mój charakter, czy po prostu kwestia tego, że nie umiem, nie lubię small talki? Idealny temat na coaching. Okej. Trochę to jest, wszystko co nie lubimy z czegoś wynika, są pewne rzeczy, które wpływają na to, że my czegoś nie lubimy i teraz tak naprawdę pytanie, bo ja w small talku wartość widzę taką, że tego typu sytuacje spotykają nas wszędzie, my wszędzie spotykamy ludzi, gdziekolwiek są ludzie, jest okazja do jakiegoś kontaktu, my możemy przyjąć różne strategie, my możemy, widząc osobę, która do nas idzie, albo uśmiechnąć się, albo odwrócić się i uciec, albo zacząć small talk, czyli po prostu zacząć mówić cokolwiek i teraz, żeby to nam służyło. No i teraz pytanie też, co my chcemy tak naprawdę, jak my się czujemy. Jeszcze ja nie mówię, że to jest coś takiego, że my musimy z tego korzystać. Nie, bo są momenty, kiedy my mamy ochotę naprawdę odwrócić się i sobie zostać w ciszy i to jest okej. Ale bardziej chcę pokazać small talk jako okazję do tego, że jeżeli chcemy jednak z kimś nawiązać jakikolwiek kontakt, to żeby pokazać pewne rzeczy, co można zrobić, żeby poszło bardziej gładko, żeby przekuć to na swoją korzyść, żeby wyciągnąć z tego small talku większą wartość, żeby nawiązać połączenie z drugim człowiekiem, a nawet stworzyć coś takiego, żeby ten człowiek do nas chciał się dalej odzywać i komunikować. Czyli tutaj chcę pokazać jakby narzędzie komunikacyjne, które możemy wykorzystać dla swoich osobistych celów. Właśnie po to, bo znajdzie się osoba oczywiście jedna, z którą okej, będziemy w jednym pomieszczeniu i tak naprawdę będzie nam zależało tylko po to, żeby nie było niezręcznej ciszy i coś powiemy, ale może być inna sytuacja, że będziemy na Toastmasters i za chwilę będzie obok osoba, która ja wiem, że jest świetnym biznesmenem, jest w mojej branży i ja marzę o tym, żeby z tym człowiekiem
chociaż się zapoznać, a może stworzyć po prostu jakąś okazję, bo my jesteśmy kreatorami tych sytuacji często. Samo się dużo dzieje, ale jeżeli chcemy coś celowo, no to musimy coś zrobić. I to są te sytuacje, kiedy możemy podejść do osoby i zrobić tak, żeby nie walczyć o jej zainteresowanie, ale żeby samemu stać się interesującym. I to chcę pokazać w tym warsztacie. Okay. Jak zrobić, żeby przyciągać tych ludzi do siebie. Jak zrobić, żeby się pokazać, że tu jestem, jestem interesujący, że warto ze mną nawiązać kontakt poprzez różne techniki, też między innymi aktywnego słuchania, które stale stosuję gdzieś w coachingu. Będzie warsztatowo, będzie coachingowo, na pewno chcę, będziemy wspólnie dociekać po co, bo ja wiem, że motywacji jest różnych dużo i na pewno na sali dużo znajdzie się osób z własnymi motywacjami i też to na pewno wybrzmi. Kurczę, ale niezamówicie pójdę, podążę za salą. Ja się strasznie cieszę, że udało się jednak zrobić te wywiady, choćby nawet w takiej formie, bo jak teraz Cię słucham, to mam takie poczucie, no nie idzie tego ubrać tak w takim poście i opisać, nie? Że jakby nie, to musi wybrzmieć. Dobrze, a gdybyś miała tak spróbować przedstawić nam, dla kogo jest ten warsztat, bo padło już słowo, że dla kogoś, kto gdzieś tam szuka takich nawet okazji biznesowych, myślę, że dla samych Toastmasterów inspiracyjnie, że wiemy, że ktoś może być potencjalnie taką osobą, która może zostać naszym mentorem, albo po prostu jesteśmy ciekawi tej osoby. Dla kogo jeszcze? Znaczy, wydaje mi się, oczywiście to jest moje przekonanie, że dla wszystkich znajdujących się na sali, bo też nie wierzę w przypadki, wiem, że znajdą się na sali dokładnie te osoby, które będą potrzebowały po prostu pewne rzeczy usłyszeć, przećwiczyć. Na pewno dla Toastmasterów wszystkich i gości, ktokolwiek będzie na sali. I co istotne właśnie, że to pomoże dalszej integracji. Po prostu efekt jest fenomenalnym wydarzeniem, gdzie skupiają się ludzie z całej Polski, wspaniałe osobistości, z wielkimi możliwościami, potencjałami i często my nawet nie wiemy, koło kogo będziemy stać. I naprawdę warto rozmawiać, po prostu rozmawiać, bo nigdy nie wiadomo tak naprawdę, z kim przyjdzie nam kiedyś robić cokolwiek, ja już mówię. Nie mówię jakieś interesy, ale czasami poprosić o pomoc. Też mi się to niedawno wydawało paradoksem, no przecież to jest jejuś, podchodzę, rozmawiam i już, tak? Tak, mi to teraz łatwo przychodzi. Kiedyś tak wcale nie było. Ja doskonale rozumiem te osoby, które przychodzą do Toastmasters ćwiczyć ten small talk, ćwiczyć po prostu stwarzać sobie okazję, żeby gdzieś się odezwać, a nawet po prostu poznać swoją drugą połowę. To też jest smutek. Jesteśmy gdzieś na koncercie, tak samo. Przecież są sytuacje, gdzie możemy zagadać przysłowiowo grunt, żeby po prostu pewne techniki przemycić, które powodują, że my hipnotyzujemy ludzi wtedy w pozytywnym takim znaczeniu tego słowa. Stajemy się po prostu przyciągający, tacy magnetyczni. I ludzie do nas lgną i to jest obustronna korzyść wówczas, bo się po prostu dobrze w tym kontakcie ze sobą czujemy. Kurczę, świetnie. Ja się zastanawiam, czy nie powinniśmy Cię dopisać do organizatorów, bo Ty robisz nam idealne podwaliny pod świetną integrację. Więc nie wiem, czy nie powinno tak być, że powinnaś też zostać gdzieś tam wymieniona jako osoba, która organizuje nam podwaliny. Dobrze, jeszcze pytanie dla potencjalnych uczestników. Jeżeli jestem zainteresowana, żeby przyjść na Twój warsztat, to czy jest coś takiego, co mogę zrobić przed warsztatem, żeby więcej wartości z niego wynieść, albo nie wiem, w jaki sposób podejść może do warsztatu, jakiś taki tip przed? Na pewno mieć otwartość na doświadczenia, na eksperymenty. Będą momenty, gdzie będę prosić ochotników na scenę. Mam nadzieję, że będą się wszyscy bić o te okazje, bo no, doskonale wiemy my, Toastmasterzy, że najwięcej się uczymy poprzez doświadczanie. Tutaj będzie dużo doświadczania. Tutaj, tak jak wcześniej wspominałam, każdy, oprócz tego, że zaczerpnie oczywiście wiedzy, to ją przetestuje na sobie, dostanie informację zwrotną od ludzi, z którymi będzie pracował. Będzie miał okazję wystąpić, powalczyć właśnie o najlepszego small talkera, czyli po prostu wziąć udział w konkursie.
I po prostu porozmawiać też gdzieś też w dyskusji, mieć gotowość, wiedzieć, że będzie się dużo działo, mieć otwartość na nawiązywanie też kontaktu, bo wtedy tak najbardziej się wykorzysta potencjał tego warsztatu. Być względnie wypoczętym, bo ja wiem, że już Toastmasters tutaj efekt się zaczyna dużo wcześniej, a to prawdopodobnie będzie rano z tego, co widziałam. Tak, ale myślę, że czas szybko minie i będzie to po prostu świetne doświadczenie dla każdego gotowego też we własne oglądy, tak żeby po prostu się przyjrzeć też sobie. I co? I wziąć coś do pisania na pewno, wziąć jakieś notesy i wizytówki, jeżeli ktoś ma. Czy ulotki, czy cokolwiek, co mógłby w jakiś sposób siebie zapromować, bo trochę też chcę, żeby to była promocja własnej osoby, własnej marki, w jakimkolwiek aspekcie, tak jak każdemu to będzie służyło. Nie jest obowiązek, ale jeżeli ktokolwiek ma okazję z tym wyjść, tak, to będzie okazja, żeby się po prostu pokazać też z innej strony. Bo w Smalltalku możemy się przedstawiać na milion różnych sposobów, a okazji w życiu też będzie dużo różnych w ten sposób. Super, dobra. To przejdźmy do takiej części pytań bardziej inspiracyjnych. Mnie do zadania ich zainspirował artykuł, w którym mowa była, że ponad 50% dzieci, które uczą się teraz w szkołach, będą pracować w takich zawodach, których tak naprawdę jeszcze nie ma. I gdybyś miała sobie wyobrazić, że teraz masz właśnie przed sobą, no może dziecko to faktycznie jeszcze no, nie układamy aż tak do przodu tej kariery zawodowej, ale osoba, która jest po maturze i zastanawia się, jakie pierwsze kroki poczynić, to tak z perspektywy twojego doświadczenia, twoich jakichś takich osobistych też przeżyć, co byś doradziła takiej osobie? Wstąpić do klubu Toastmasters, oczywiście. I to jeszcze biznesowego, wiadomo. Niekoniecznie, absolutnie niekoniecznie, to już naprawdę. Potem trzeba pójść na studia podyplomowe, dokładnie, na USP. A nie, przepraszam, już teraz merito. Zaraz jasna ścieżka. Już oddaję ci głos, przepraszam. Znaczy, no oczywiście sobie żartujemy, no ale prawda jest taka, że jak ja byłam w szkole, nikt mnie nie uczył w ogóle szlifowania jakichkolwiek umiejętności miękkich, tak? Więc to jest klucz, tym bardziej, że to coraz bardziej jest pożądane. Gdzieś wchodzimy w te sfery internetowe, online'owe i gdzieś to sprawia, że pewien nasz potencjał po prostu wycofuje się, albo nie ma szansy rozkwitnąć, a no oczywiście wierzę w to, że niektórzy ludzie są introwertykami i może nie lubią tak dużej eksploatacji gdzieś na zewnątrz, ale o dziwo takie osoby też nas do klubu przychodzą, więc to też nie jest przypadek. Jesteśmy stadnymi organizmami, lubimy żyć i funkcjonować w stadzie, tak więc to jest ta właśnie komunikacja, to są te umiejętności miękkie. Toastmasters świetnie szlifuje wszystkie te aspekty. Co dzieciaki mogłyby jeszcze więcej zrobić? Czy to już się też dzieje, że one, teraz są takie czasy, że mamy bardzo dużo możliwości i są też na to fundusze i można siebie sprawdzać i to jest świetne. Więc na pewno próbować różnych rzeczy, żeby znaleźć tą swoją drogę i no po prostu siebie jak najbardziej poznać. A potem faktycznie iść za tym głosem i kształcić się gdzieś już tam bardziej w swoich specjalizacjach. No ja tak miałam z coachingiem. Też coachingu nie było na rynku, jak kończyłam studia. To są moje gdzieś tam kolejne. Też o tym zawodzie nikt nie wiedział kiedyś. Niemniej jednak wiedziałam, co, jakie rzeczy umiem. Potem tylko znalazłam kierunek, gdzie mogę to bardziej doszlifować, ukierunkować i sobie potwierdzić, że tak, to jest to. Ktoś stworzył coś, co faktycznie jest moje, a kiedyś tego kompletnie nie było. A, czyli no, w twojej sytuacji też było w taki sposób, że gdzieś ta ścieżka była powiedzmy inna, a teraz jesteś w tym miejscu, w którym no, jakby inaczej. Bo cały czas próbuję znaleźć taką odpowiedź, czy żeby dojść do tego miejsca, gdzie czujemy, że to jest nasze miejsce, to czy trzeba sobie to tak zaplanować dokładnie, no ale okazuje się, że się nie da, no bo mamy taką sytuację, jaką mamy,
tak jak ty wspominasz, coachingu wtedy nie było. Więc w sumie jak to się stało, że jakby udało się i jesteś w tym miejscu teraz? No trochę metodą prób i błędów, nie ukrywam. Okay. Ja na samym początku robiłam studia ekonomiczne i w finansach gdzieś pracowałam. I tak naprawdę, ale marzeniem moim była psychologia. Okay. Stąd książki technologiczne. Jeszcze nic straconego, wiem, co mówię. Znaczy psychologia ogólnie wtedy, na tamten moment, niemniej jednak coaching to jest ta praktyczna część, która bazuje na psychologii, gdzie jest dla mnie jakby kompletnym efektem tego, co chciałam osiągnąć i w czym chciałam, w jaki sposób chciałam też działać z tą psychologią. Więc tak, w moim życiu były przełomowe momenty faktycznie, kiedy już tak naprawdę idąc na studia podyplomowe z coachingu, wcześniej zaplanowane były z business intelligence, czyli informatyczne, bo chciałam coś zmienić i stwierdziłam, będę budować dalej potencjał finansowo-informatyczny, a to się okazało, że się zaczęłam źle czuć, kiedy miałam perspektywę tych studiów informatycznych. Że stwierdziłam, że ja nie mogę na to iść i co ja mam w ogóle zrobić, więc też skorzystałam wówczas z sesji psychologicznej i ktoś mi powiedział, zapytał o taką jedną rzecz. To co robiłaś w dzieciństwie takiego, że cię uskrzydlało, że uwielbiałaś to robić? Co takiego było? Mówię, jejku, co takiego było? Tak? Te książki psychologiczne, jakieś malowanie i w ogóle. No i tak wymieniam te aktywności. A potem, no dobrze, to z tych aktywności, co kochałaś za dziecka, co robisz w swoim życiu zawodowym? I to było totalne tąpnięcie mojej wiary wszystkiego. Stwierdziłam, nic nie robię, kompletnie nic. Poszłam gdzieś za tym stątkiem, poszłam na studia, które były gdzieś tam z rozumowego punktu widzenia wyjaśnione i sensowne na tamten moment. Ale nie były moje kompletnie. I w tym momencie tak dotarło do mnie, że jednak nie ma co inwestować w to, co się zaczęło, że nie ma sensu kontynuować inwestycji po prostu, tylko naprawdę warto zrezygnować i zacząć nową drogę. Nieważne, ile do tej pory się zainwestowało czasu i wysiłku, nieważne. Po prostu zawsze możemy zacząć nową drogę. I zaczęłam po prostu nową drogę od zera gdzieś. I absolutnie tego nie żałuję, absolutnie. Nie czuję, że to był czas stracony. Po prostu w tej nowej drodze mam wrażenie, też dzięki Toastmasters, bo tutaj bardzo ładnie mi się to dopełniło. Ja sobie naprawdę znalazłam konkretne rzeczy w Toastmasters, które sobie wykorzystuję. Tak? To też nie jest tak, że ja wszystko chłonę. Nie, ja sobie naprawdę po tym coaching, pod warsztaty buduję sobie, wykorzystuję tę przestrzeń, żeby sobie testować te rzeczy. I po prostu przechodzę do meritum. Widzę, że na bank nadgoniłam wiele lat. Robię to po prostu szybciej, efektywniej teraz. Taka sama myśl, nie? Że gdzieś wycofało się swoje środki, że pewne lata minęły, ale to nie są stracone lata. Nigdy nie są stracone lata. Po prostu jest w tym momencie większy power. Jak już się wejdzie na to swoją drogę, to już nie ma rzeczy niemożliwych po prostu, nie? Tak, i to jest coś takiego, nie? Że jest eksplozja gdzieś spełnienia w niesamowitym tempie, możliwości się otwierają, albo ja je bardziej dostrzegam, nie mam pojęcia, ale naprawdę to poznanie siebie jest niesamowitą bramą, którą przekroczymy, to już nie ma czegoś takiego jak stres właśnie. Wracając. Chciałabym dopytać, bo mam takie pytanie, czy właśnie był taki moment w twoim życiu, który był takim game changerem, który coś tak całkowicie zmienił, i chciałam spróbować odgadnąć, czy to właśnie był ten moment, kiedy dostałaś to pytanie, tak? Czy to był ten moment, że właśnie ile rzeczy z dzieciństwa, które sprawiały ci radość, bo może to pytanie, jak teraz będą oglądać osoby, które są zainteresowane czy warsztatem, czy po prostu konferencją, mogłabyś jeszcze raz je powtórzyć, jak ono brzmiało, to pytanie, które właśnie tak dużo zmieniło u ciebie? Pierwsza była oczywiście eksploatacja pomysłów, co ja takiego robiłam za dziecka, co kochałam robić, więc tutaj sobie gdzieś poświęćmy na to czas, co to było za zajęcia, co to było za aktywności, z kim je robiliśmy, co robiliśmy, w których momentach, że czuliśmy się tak bardzo szczęśliwi i jakie to były formy aktywności.
A potem zadajmy sobie pytanie, co z tych rzeczy, które robiliśmy właśnie wtedy, wykorzystujemy w obecnym życiu zawodowym. Po prostu. Okay. Ile tego jest? Bo z tym potencjałem każde dziecko się rodzi i dziecko nie lubi ograniczeń. Dziecko właśnie robi to, co kocha. Potem zaczyna się pewne inne etapy, gdzie no, musimy się dostosowywać. Kształtowanie, dokładnie. No a potem jest to trzecie stadium. Jak się ma to dziecko, co kochało te rzeczy, co kochało, z tym, co robi tak naprawdę, przy tym ukształtowywaniu niejako siebie. No i tutaj jest, no i tutaj trzeba sobie po prostu odpowiedzieć na pytanie, czy to jest ta nasza droga, czy nie. Czy to są te same emocje albo podobne z tego naszego dzieciństwa, robiliśmy te rzeczy, co, które kochaliśmy, czy te emocje też się tu czujemy w obecnym, na obecnym etapie swojego życia. Jeśli tak jest, to gratuluję i się cieszę. To super. Ale jeśli nie, to wspaniała przygoda po prostu przed nami. Ekstra. I jeszcze pytanie odnośnie mentora, bo wiem dobrze, że gdzieś ty ten mentoring dosyć mocno prowadzisz, ten coaching, to czuć, to po prostu czuć, że to jest twoje, ale czy ty na swojej drodze miałaś swojego mentora? Tak to się mówi, mentorzy są różni na naszym życiu. Mentorami będą pewne sytuacje, pewne wydarzenia ogólnie, które nas czegoś uczą. Mentorami będą osoby, które stricte pomagają nam w danych specjalizacjach. Mm-hmm. I teraz gdybym się tak miała odnieść do tych dwóch rzeczy, to tak, sytuacje przełomowe niewątpliwie są naszymi mentorami, jeśli chodzi o po prostu przełomy w życiu. I to są lekcje. Mentor to jest coś, kto nas tak kieruje, że my wyciągamy wnioski i idziemy za sobą. Natomiast jeśli chodzi o osoby, no to taki paradoks, nie paradoks. W przełomowym momencie miałam sesję z pewną osobą właśnie, która, no to mogę nazwać, że to był taki mentor sytuacyjny. Okay. Gdzieś mnie poprowadził. Tu uczy się Toastmasters, też mam pewne osoby różne, kilka. Mm-hmm. Gdzie w różnych aspektach się po prostu do nich zgłaszam i już. Okej, okay. Czyli nieformalnych nie masz jednego stałego mentora, który nad tobą powiedzmy trzyma pieczę, tylko raczej od sytuacji. No myślę, że tak, bo właśnie to jest to, że jak już mamy świadomość siebie, mamy świadomość swojej drogi, to my sami swoją proaktywną postawą zdobywamy sposoby, wiedzę i tak dalej. My, to nie jest tak wtedy, że pukamy do drzwi, że pogubiłam się, nie wiem, co mam robić. Jak jesteśmy na swojej drodze, my wiemy, co mamy robić. Doskonale wiemy, co mamy robić. To jest tylko kwestia czasami, jak to zrobić, kiedy to zrobić najlepiej w odpowiednim momencie i wtedy bazujemy na doświadczeniu osób, które prawdopodobnie przeszły tą ścieżkę, co my, a my gdzieś tam też chcemy być tak jak oni. Więc tak to właśnie czuję, tak to rozumiem. Kolejne pytanie mam, czy ty jesteś dla kogoś takim mentorem, ale tutaj to chyba by trzeba było zapytać w liczbach, bo gdybyś miała pewnie wymienić wszystkie nazwiska, to by było ciężko, ale może gdybyś spróbowała tak oszacować, nie wiem, ile osób powiedzmy przeszło przez twoje ręce mentora, albo po prostu ilu osobom gdzieś w tej ścieżce pomagałaś mentorowej. Mentorowo-coachingowej chyba, mentoringowo-coachingowej bym to powiedziała, bo ten coaching nawet, czy chce, czy nie, wybrzmiewa w mentoringu, a tak naprawdę to chodzi o to, że o ile oczywiście w Toastmasters w klubie mam swoich mentorowanych, trójkę taką zgodnie z zasadami prowadzę, czyli regularne sesje, doradztwo i tak dalej, jak potrzebują, to niemniej jednak coaching daje tu podstawę do tego, żeby zadawać jednak pytania i bardziej pytać się, czego ty potrzebujesz, a jak ty to widzisz, jakie ty masz pomysły, czyli zrzucić trochę odpowiedzialność z siebie, takiego prowadzenia za rękę kogoś, a wzbudzić w nim zapał do większej samoświadomości, większego generowania pomysłów i raczej tak działam z moimi podopiecznymi,
obecnie też w roli prezesa, tak więc to samo staram się robić z ludźmi w zarządzie, czy w ogóle z kimkolwiek rozmawiam, tak, żeby wybrzmiały te potrzeby tak naprawdę czyjeś, bo rada to jest jedno, ale niekoniecznie rada z mojego punktu widzenia właśnie ta, to będzie to, co potrzebuje druga osoba, więc tutaj pytania, a przewija się dużo osób, ja tak mówię, ja jestem zwolennikiem mentoringu jednospotkaniowego również, więc dla mnie nie ma problemu, jak ktoś chce po prostu coś przegadać. Izabela, liczba, mentor... nie odpuszczę tego, liczba. A trójkę, no jeżeli tak mamy tak formalizować, no to mówię, trójkę mam pod sobą w klubie cudownych ludzi, znaczy w zasadzie nawet czwórkę, przy czym to jest ciekawe, że moją mentorką jest osoba, którą ja coachuję, więc to jest coś takiego. Okay. Ciekawa tak, wymiana. Bo, tak właśnie żeśmy stwierdzili. To jest, tutaj jest akurat model doraźny, tak jak potrzebujemy. To nie jest stała, regularna praca, bo gdzieś obydwie jesteśmy gdzieś już z tym doświadczeniem dalej i samą świadomością, ale tak jak mówię, a ludzi przez coaching no mnóstwo się przejawiło. No, nie chcę tutaj teraz promować, bo tu nie jest miejsce na to. No mnóstwo, trudno mi powiedzieć, nie wiem. No w dziesiątkach, w setkach może, no to jest kwestia tych procesów. Nie chcę teraz mówić, bo to nie jest, wydaje mi się, przestrzeń na akurat tą moją działalność. Okay. Ale tak jak mówię, zawsze chętnie wszystkim pomogę, poświęcę chwilę czasu, po prostu kocham to robić i bardzo mnie interesują inni ludzie, ich motywy, aspiracje i różne takie... Tym bardziej się cieszę, że masz dwugodzinny warsztat, bo teraz wiesz, po tym ogłoszeniu, że możesz każdej osobie pomóc, to obawiam się, że tego czasu to może być nawet i za mało. Moje ulubione pytanie... Co prawda trochę się spodziewam już odpowiedzi, ale mimo wszystko chciałabym bardzo je zadać. Czy właśnie czujesz dzisiaj, że jesteś na odpowiednim miejscu, czy raczej to jest taki moment, że jeszcze czujesz, że szukasz? Znaczy, odpowiednie miejsce są na pewno, ale na pewnym etapie swojej drogi. Czyli to nie jest finał, niż mojej historii. Czuję, że to jest etap. Tak, teraz... Sprawdzam się trochę jako lider. Nigdy nie kierowałam zespołem. Jest on dla mnie, zawsze to były we współpracy raczej, właśnie współpraca. Pierwszy raz próbuję tutaj się sprawdzić w roli lidera. I to jest bardzo ciekawe doświadczenie, nie ukrywam. Bardzo ciekawe doświadczenie. Nie wiem, do czego mnie ono doprowadzi. Tak. Nie wiem, po prostu nie wiem. I to jest fascynujące, że gdzieś człowiek cały czas się odkrywa, nawet wiedząc, że tak to już jest ta droga, a jednak dalej na podłodze jeszcze drzwiczki się otwierają i tak sobie zachodzę trochę tu, trochę tam, jeszcze sprawdzam, a być może ona się tu będzie gdzieś tam, gdzieś indziej wykryje. Okay. Więc to jest pierwsza droga, mam wrażenie. Niesamowite, bo ja podejrzewałam, że właśnie odpowiedź będzie taka jednostronna. Tak, ja właśnie uwielbiam, kocham ten coaching, a okazuje się, że jakby jest tak, że tak, jesteś na właściwej drodze, ale jeszcze czujesz, że przed tobą jest mnóstwo tej drogi. A także dziękuję, super. I zaskoczyła mnie sobie na odpowiedź. Gotowa, teraz na zabawę. Uwaga, koty czy psy? I psy i koty. Dlatego, że... Oj, nie wiem, czy mi się nie zacięło. Zobaczymy. Natomiast pies... Nie wiem, czy przerwało nam połączenie, bo coś tak, się dlatego ja zadam jeszcze raz. Bo zadałam, było koty, psy, powiedziałaś, że razem, więc powtórzmy. To jak? Koty czy psy? Koty i psy. Koty za ich ciepełko, za ich charakterność, że trzeba je zdobywać i tak ujarzmiać. A to jest takie trochę podobne do takich sesji coachingowych, gdzie ktoś w zaparte idzie, nie mogę, nie uda mi się, ja tak wtedy podchodzę tymi pytaniami pomału, tak, i nagle się okazuje, że jest efekt wow i że wcale tak nie jest, jak ktoś sobie wmawiał przez wiele czasu, że coś nie może, nie chce i się okazuje, że jest po prostu nagle właśnie potencjał
takiego psiaka. Jest pełna energia, gotowość, otwartość na eksperymenty, nie ma rzeczy niemożliwych i nagle jest odwaga, żeby działać, złożyć, zrobić ten plan i po prostu iść do przodu. Tak, więc to takie tutaj będzie taki introwertyk trochę i ekstrowertyk. Jedno i drugie, co jak yin yang, to nasza natura. I kotek jest. Tak jest, tak jest. Dobra, a teraz czy improwizacja, czy raczej przygotowanie? No i właśnie, zawsze to było przygotowanie. Zawsze to było przygotowanie od szkoły, odkąd pamiętam. Mowy przecież tutaj też musiały być doszlifowane. Mhm. Ale założyłam, jak już ciebie tak trochę poznałam, że na przykład ten wywiad, ja nie mogłam się tu przygotowywać absolutnie, bo gdyby tak było, to bym pewnie nie była sobą, nie byłabym tak autentyczna. Mhm. W sensie, no po prostu nie szłoby to z serca. Byłoby gdzieś przygotowane, zracjonalizowane. A im więcej tego rozumu, w sensie takiej chęci kontroli, żeby to wybrzmiało tak, jak my chcemy i żeby tak to było odebrane, jak my hipotetycznie gdzieś oczekujemy, im więcej tego jest, tym mniej chyba takiego flow, a mi zależy. Czyli w sumie bardziej improwizacja. Właśnie. No to by wychodziło, chociaż boję się konkursu do tej pory, gojących pytań, więc po prostu to jest ciekawe też proces. Okej, to lato czy zima? Lato, zdecydowanie. Uwielbiam słońce, jestem uzależniona od słońca i po prostu cud, że w tej strefie klimatycznej daję radę jakoś, no ale może kiedyś, nie wiem, coś zmienię, fantastycznego zrobię i po prostu zamieszkam w wiecznym lecie. Tak, to by było. Tak, no ja mam podobnie. To by było spełnienie marzeń. To serce czy rozum? Serce, oczywiście, że serce. Chyba nic nie będę więcej dodała, tak. I ostatni mamy góry czy morze? Morze, woda, żywioł, swoboda, brak skrępowania, elastyczność, dopasowanie się do wszystkiego, wiara, że to, co przychodzi, jest to najlepsze dla nas, mm-hmm. i po prostu z serducha do tego podchodzić z nadzieją. No i płynie wtedy po prostu ta woda, niczym nie skrępowana. Super. Ja pakiet moich wszystkich pytań się wyczerpał. Chciałam Ci bardzo podziękować, ale spokojnie, jest teraz dosłownie kilka chwil dla Ciebie. Czy byś może chciała coś powiedzieć dla potencjalnych uczestników, pozdrowić swój klub, kogoś, kto będzie oglądał? Jest po prostu, wiesz, czas dla Ciebie. Dużo tego czasu dla mnie. Kochani, okay. Jak czujecie z serca, że... Tak, jeżeli czujecie z serca, że coś was ciągnie, żeby przyjść, coś, nawet tego nie rozumiecie, ale jest coś takiego, jakieś takie zaciekawienie, że to może być to, to po prostu się nie zastanawiajcie i przyjdźcie i już. Oczywiście, że pozdrawiam mój fantastyczny klub Business Toastmasters z Wrocław, który uwielbiam, ale inne kluby też uwielbiam wrocławskie i no i oczywiście teraz to, żebyśmy, nie wiem, chyba mój czas przekroczyli, jakbym zaczęła każdemu klubowi, z którym miałam styczność, dziękować osobiście, bo co klub to oczywiście inna perspektywa, inne rubiny, szmaragdy i diamenty, z których można czerpać, uczyć się, inspirować. Tak więc jestem ogólnie wdzięczna tej organizacji. Tobie, Kasiu, że żeśmy się spotkały i że stworzyłaś mi też taką przestrzeń do rozmowy. Ja też Ci bardzo dziękuję, że się to udało i że myślę, że damy tym dodatkową wartość, bo tak jak ja obserwuję, słyszę i czuję, to po prostu nie ma możliwości, żeby w taki sposób, jak my tutaj opowiadamy i o warsztacie, i o samej sylwetce właśnie osoby, która wystąpi, no nie ma jeszcze takich technik, które by pozwoliły to przelać na papier, więc tym bardziej się cieszę, że była chęć, żeby właśnie wykonać taki oto wywiad, więc ja Ci jeszcze raz ślicznie dziękuję, na warsztat zapraszam i co? Dziękuję. Dziękuję również, bo przesympatycznie, miło, polecam. Takie doświadczenia. Polecam. Polecam. Dobra, zatrzymuję.